Witajcie moi drodzy, 20 października 2021 roku na kolejnej bulwarówce. Wita się z wami Ziggy, a ze mną jest... nie ma nikogo. Życie dopadło mojego kolegę Erho, zakopał się w okopie pewnie, grzebie w mule i próbuje przeżyć swoją 14 i 15 godzinę jako krigańczyk w swoich okopach. Słuchajcie, jestem tutaj dzisiaj sam, więc szybciutko sobie przejrzymy kilka rzeczy, które mnie zainteresowało z ostatnich artykułów na Warhammer Community. I zaczynamy standardowo od Rumor Engine, czyli silnika plotek. I widzimy tutaj jakąś łapę, jakiejś wielkiej poczwary. I ja na 99% stawiam, że to będzie coś do chaosu. Co do chaosu? Nie mam pojęcia. Dlaczego do chaosu? Dlatego, że widzę tutaj takie metalowe kucia, które można podnosić po samych kolcach, po samych pazurach. To jest taki Edward nożycoręki trochę, z małym flamerem, tym aplikatorem pianki do włosów. Natomiast gdyby nie ta nakładka tutaj, gdyby nie te zęby, gdyby nie ten kawałki pancerza, to mógłbym powiedzieć, że może coś do Dark Eldarów, czy coś, gdyby nie ten palnik właśnie, może jakieś, nie wiem, jak to się nazywa teraz, drukarii, czy nie wiem, nawet nie wiem, jak się teraz Eldarzy nazywają. Dark Eldarzy. W każdym razie na 99,9% będzie to coś do chaosu. Będzie to jakiś pewnie w stylu dredzia może? Może jakiś... nie wiem. Jeśli wy wiecie, napiszcie w komentarzach poniżej. Zobaczymy sobie za czas jakiś, jak się to sprawdzi. A tymczasem przechodzimy sobie do następnego newsa, który mnie zainteresował, czyli do artykułu odnośnie na temat jak wykorzystywać optymalnie swoich weteranów, gwardzistów weteranów w Killteamie. I problem, jaki się pojawił, ja jeszcze nie zagrałem pełnoprawnej gry w Killteama w ogóle, to jest fantastyczna sprawa, tak mało czasu mam, ale z tego, co wysłyszałem, dużo ludzi buduje sobie swoje Killteamy używając specjalistów. Po prostu maksymalizuje ilość specjalistów, a zwyklakami się nie przejmuje. No i to okazuje się w długim, już tam powiem, rozrachunku błąd, bo ci zwyklacy są tańsi i można z nimi robić fajne rzeczy. No i tutaj na przykład jest kilka przykładów, co można sobie z nimi zrobić. Oczywiście mam kilka fajnych grafik, no ale przejdźmy sobie do tego, co możemy z nimi robić. Na przykład możemy sobie przede wszystkim używać swoich gunnerów dosyć ostrożnie i zachowawczo. Czyli na przykład możemy, tutaj jest taki przykład, możemy ich wystawić z tym rozkazem z ukrywania się, czyli oni będą chodzili, przytulali się do ścian, wychylali oczko jedno, drugie, żeby tylko zobaczyć, co się dzieje na polu bitwy. No a później na przykład użyć go i zrobić mały infiltrate w tak zwanym scouting step, czyli w tym takim kroku, który jest przed całą grą, takie ruchy przed ruchami na przykład. No i wtedy, kiedy go aktywujemy, możemy na przykład mu zmienić rozkaz na engage, czyli zaatakować, atakuj, walcz, wystrzelić i później wykorzystać jako drugą akcję, normalny ruch i się z powrotem z nim, tym kolesiem schować. To jest taki przykład. Możemy też go wykorzystywać jako comms weterana, jako medic weterana i wykorzystywać ich specjalne umiejętności do tego, aby wesprzeć całą resztę naszych kolesi. No i oczywiście możemy dodawać sobie też action point limits, jeśli tam wykorzystamy porządnie jako comms weterana właśnie, bo comms weteran teraz daje nie plus jeden chyba, tak jak poprzednio było, tylko daje action points limit. Dodatkowo jedną akcję, którą może zrobić nasz ludek, drugi ludek, nie ten z comms specjalizacją. Możemy kontrolować killzone, czyli pole bitwy, na którym będziemy walczyć, no i możemy tutaj sobie wykorzystać ich do tego, żeby na przykład zastawiać różne obiektywy, łapać obiektywy, blokować swoim ciałem wręcz ruchy przeciwnika, żeby gdzieś nie mogli dojść, spowolnić po prostu rzucając mięsem armatnim, bo weterani gwardziści mogą wystawić aż 14 ludków, więc to jest 28 akcji, to jest naprawdę 28 rzeczy, które możemy zrobić w ciągu jednej tury. No i to jest 14 kolesi, których możemy porozstawiać po stole. Każdy z tych kolesi to jest coś, na co nasz przeciwnik musi uważać. No chyba, że jest Custodes, no to wtedy nie musi na nic uważać, po prostu idzie do przodu. Dalej mamy, skupmy się na swoim comms weteranie. No i zobaczmy, co ten comms weteran może dla nas zrobić, jeśli faktycznie się na nim mocno skupimy. My możemy takiego naszego comms weterana wykorzystać do tego, aby oczywiście, tak jak mieliśmy to już tutaj wcześniej na obrazku pokazane, że comms weterani dodają nam jeden action point limit, czyli jedną akcję nam dodają.
Możemy wykorzystać ich do tego, żeby na przykład wykorzystać specjalną akcję Signal, czyli zasygnalizowanie, się dobrze rozumiem, i naszemu Demolition Weteranowi możemy dać jedną dodatkową aktywację. I co on może zrobić z taką jedną aktywacją? Z jedną dodatkową aktywacją. Może on podejść, położyć minę, wycofać się i odpalić tą minę w tej samej aktywacji. Więc to jest całkiem niezłe. Nie musi czekać pod celem, który chce wysadzić całą turę. No a na przykład nasz gunner, czyli nasz strzelec, może ruszyć się, strzelić, a potem z powrotem schować się do za coś, za jakąś osłonę. Coś takiego jak Tau kiedyś miało z zasadą jetpack, że mogli wylecieć za osłony, wystrzelić sobie i z powrotem, znaczy mówię o 40 normalnej, ale to też działało z tego, co kojarzę, chyba w Kill Teamie, albo grałem na jakieś małe punkty. W każdym razie mamy też powiedziane, że jeżeli gramy gwardią, musimy dobrze ogarnąć sobie, co kiedy robi który koleś. Żebyśmy nie zostali z, no widzicie, to mam poznaczane, ten poszedł, ten coś zrobił i tak dalej. I zostało nam tutaj dwóch kolesi, tak żeby właśnie zrobić, żebyśmy my mieli tą przewagę. No mamy dużo ciał, mamy dużo zwłok, które możemy rzucić na przeciwnika i trzeba wykorzystać ten potencjał. Trzeba tak zagrać, jakieś pasy porobić i tak dalej, czyli odpuścić kolejkę. Możliwe, że tracąc akcję, ale na przykład taki komuś weteran może opuścić jedną kolejkę, a w drugiej swojej wydać jakiś rozkaz komuś i zboostować go. Także jest kilka sposobów, z którymi możemy grać inaczej gwardzistami. No mam nadzieję, że jak już w końcu skończę ich malować kiedyś, to zagramy jakieś battle reporty i będę w stanie wam powiedzieć, czy faktycznie te porady, które tutaj są, które dla takich bardziej zaawansowanych graczy są dosyć oczywiste. No ale może dla świeżaków, którzy właśnie przychodzą do Kill Teama, pierwszy raz grają, nie są takie oczywiste. No w 40 nie musimy tak planować, nie musimy tak kombinować. Inaczej, musimy kombinować w inny sposób, nie w taki sposób. I może to być taki problem z zaprzyjaźnieniem się z tymi zasadami. Idziemy do następnego newsa, a w następnym newsie mamy nowe rzeczy z Forge Worldu. I powiem tak, tutaj piszę, że to są nowe rzeczy, aczkolwiek mi się wydaje, że gdzieś już widziałem, więc jeżeli to są nie są nowe rzeczy, a są tylko teraz po prostu jest możliwość zamówienia ich, to nie bijcie mnie. Zerknijmy sobie szybko, co mamy do zamówienia. Mamy do zamówienia destroyerów i to są jacyś Space Marini, oczywiście, no do Sons of Horus tutaj pomalowani chyba akurat. Sons of Horus? Nie wiem w sumie. To taki trochę kolor jak Sons of Horus troszeczkę, ale wydaje mi się, że to jakiś inny symbol jest. W każdym razie, są to kolesie, dostajemy pięciu kolesi, jeden ma jakiś granatnik śmieszny. No i oni mogą być z jumpakami, mogą być wyposażeni. O, to jest, no to też ciekawe. Mają fosfek z bomby. Nieźle. No i mamy Pretora, którego wydaje mi się też, że już był. Możliwe, że teraz jest po prostu możliwość zamówienia tego modelu. Jak widzicie, jest jakiś ruch w 30. Są, jak pokazują się nowe rzeczy. Misje się ostatnio pokazały dwie, więc wydaje mi się, że faktycznie ten box, który przebąkiwali gdzieś tam na plotkach, faktycznie może się pojawić. I jeśli nie będzie takiej absurdalnej ceny, tak jak był box do Harudip i box do Black Templarów, w co wątpię, żeby był w jakiejś rozsądnej cenie, to może się parę ludzi na niego zdecyduje. No ja jestem zapisany na box, natomiast w zależności od tego, jaka to będzie cena, wtedy będę decydował ostatecznie. Lećmy do następnego newsa, a w następnym newsie mamy przyjrzenie się, to chciałem o tym powiedzieć, bo na początku się podjarałem strasznie tymi figurkami właśnie orków, meganobów. No ale tu mamy zdjęcia, które są takie... Wiecie, no trochę więcej na tych zdjęciach widać, a to tak przybliżę jeszcze. No i to jest bardzo słabej jakości. Nie wiem, mam wrażenie, że to jest tani chiński plastik. Tutaj jakieś takie powyrywanie z formy, tu nadlewki, jakieś takie dziwne rzeczy. Nie wiem, co z tych braków jest, wiecie, stylistyką orczą, a co jest produkcyjnym niedopatrzeniem. No ale takie linie łączenia formy, czy jakiś tutaj właśnie naderwany plastik, no to tak trochę słabo to wygląda i... Nie wiem, jaka jest ostateczna cena tych modeli, ale z tego, co kojarzę, to jest dosyć duża. Zaczynam powątpiewać w szansę na to, że to kupię, tym bardziej, że, jeśli kupię trzech. Natomiast jeśli chodzi o Space Marina, u niego widać właśnie najbardziej badziwiastość tego
odlewu, widać po tych butach, widać po dłoniach, zobaczcie, jakiś brak detali, nie wiem, co tam się dzieje. Góra wygląda całkiem nieźle, natomiast no, nie da się ukryć, że w ten sposób pomalowany koleś no, wygląda dosyć sztos, to jest po prostu. No. Ale tutaj malowanie robi robotę. Nie wiem, przez kogo to jest malowane. A, Louise, czyli ta laseczka, która tam u nich prowadzi na Warhammer Plus, przepraszam, Warhammer H2, te Citadel Color Masterclass. No więc ona tak, ona potrafi malować, więc no, no wygląda to nieźle, nie ukrywam. No, tu pomalowany wygląda nieźle, natomiast ja nie wyobrażam sobie, żebym ja pomalował do tego standardu. No kuszące, kuszące, bo fajnie było mieć takich kilku właśnie meganobów stojących sobie na półce. Fajna sprawa. W kolejnym poście mamy Thunderhawki z 12 różnych chapterów i tutaj weźcie pod uwagę, bo to jest coś, o czym ja zapomniałem przeglądając ten post, ten showcase właściwie, tą pokazówkę, jak małe są te modele. Te modele mają kilka centymetrów szerokości, to nie są duże modele, to nie są, wiecie, latacze do 40, to nie są Storm Raveny, to nie są Dakajety, wielkości Dakajetów, to są, one, te modele są wielkości, nie wiem czego, no podstawka 60 mm, tak, no to nie są duże modele. I to rzutuje niestety na to, jak one są pomalowane. No i na przykład mamy modele pomalowane, które są tak, tak se pomalowane. No słuchajcie, żółty kolor, coś tam chlapnięte, pomazane, jakiś highlight, kratka zrobiona krzywo, no ale nieważne. Jest jeszcze w miarę względnie zrobiony. Bardzo fajnie zrobiony detal tego takiego radaru. Natomiast już kolejne są takie dosyć... co ty żeś stary zrobił z tym modelem? Ja nie wiem, czy oni dostali jakieś wydruki specjalne czy coś, bo każdy z tych modeli ma jakoś tak spieprzoną tą szybkę, zwróćcie uwagę. No to jest totalnie leniwe pomalowanie, tak? Znaczy, okej, jest battle ready, ma szary, srebrny i czerwony i jakiś metalik tutaj, ale nadal wygląda to bardzo, bardzo kiepsko. To pomalował sobie podstawek też, no wow. No to zobaczcie, te szyby, po prostu co tam się dzieje w tych szybach? No to jeszcze jest ładny odlew, tutaj wszystko jest pięknie, a to jakiś badziew. Rozumiem, że te elementy są ruchome. No tutaj jest też jakiś właśnie pinwashing, jakiś highlighting, coś tutaj, była próba robienia czegoś, natomiast nie podoba mi się, że to było robione kontrastami, w ogóle to jest absurd jakiś. Tu mamy w miarę pomalowany model, biorąc pod uwagę, pamiętajcie, że to, jakie to jest małe. I tutaj zobaczcie, chyba ktoś w ogóle nie gra w grę, tylko po prostu sobie zrobił podstawek, no bo zamalował i zmienił patyczek, jeśli dobrze kojarzę. I zwróćcie uwagę na tą szybę. Ta szyba po raz kolejny, tak jak tu, jest taka... Nie wiem, co to jest. Jakiś odlew mają kiepski. Zielonego pęcia. Tu jest ładnie pomalowany. Squadron Leader Simon pomalował co? The Sky Wolf do jego Great Company, czy coś w tym stylu. No i to jest bardzo fajnie pomalowany model, bardzo fajnie zrobiony jest ten. I tak właściwie się zastanawiam, czy to jest do czegokolwiek potrzebne w trakcie gry, ale chyba nie. Jeśli się pamięta, do czego służy prawe kółko i lewe kółko, to nie jest ważne. No i gdzie jest przód? A przód no, możemy sobie ustalić, kreseczkę możemy zrobić. Także rewelacja. To jest też w miarę fajnie pomalowany model. Aha, i ten ma, zobaczcie, ma ładną szybkę. Ten ma ładną szybkę. To jest bardzo fajnie pomalowany. Znaczy, może inaczej, może nie to, że jest technicznie ładnie, ale bardzo, bardzo pomysłowo jest zrobiony malunek na tym. Zobaczcie. Mamy czarny kadłub, biały przód i z tego białego przodu wyłania się biały orzeł, a na skrzydłach ten czarny kadłub czarnym orłem, ramieniem wchodzi na białe skrzydło. Bardzo fajnie, bardzo pomysłowo. Jakieś tam próby ESL-a były robione, szkoda, że nie aerografem, bo byłoby to dużo lepiej, dużo lepiej by to wyglądało. No i tu mamy wszystko ładnie, edge highlighty porobione. Jeszcze raz, pamiętajcie, że to są bardzo, bardzo małe modele. Tutaj mamy coś do Minotaurów, także malowanie, no jest potencjał na malowanie tego fajnie, natomiast tutaj ten potencjał nie został wykorzystany, może tak to ładnie powiem. Szybka jest ładnie pomalowana, w dosyć ciekawy sposób i widać, że nie jest aż tak zniszczona jak w poprzednich modelach. Tu jest bardzo ładnie pomalowany model, tutaj się dużo dzieje, dużo OSL-ów jest próbowanych, no fajnie, tutaj ktoś coś ruszył, trochę chaos jest, ale jakoś fajnie to wygląda, dużo ciekawiej. Tu też jest bardzo fajnie, odważnie, bo jest brudzink, jest zatarcia jakieś i tak dalej, natomiast widać, że farba była dosyć grubo kładziona. Tu mamy Dark Angelsowy latacz, no tak sobie powiem szczerze, no zielony, czerwony i to wszystko i ładnie zrobiona szybka w miarę. Dalej mamy, czego to jest, Blood Angelsów i to jest coś zrobione, czego ja nie lubię.
Znaczy, to wygląda fajnie może na pancerzach piechoty, nie na samolotach, czyli pomalowany na srebro, srebrno i pomalowany kontrastem. To jest chyba właśnie Blood Angels kontrast, żeby był taki fajny czerwony. No chyba, że jest to Tamiya, nie wiem. W każdym razie trochę słabo to wygląda. Tu jest też bardzo fajnie pomalowany, jest dużo brudzingu, dużo zniszczeń. No, tutaj widać, że ktoś się postarał jakieś, no naprawdę. To wygląda trochę jak robota Sisiego, to bym się tak spodziewał po nim takiej roboty. Także Sisi, jeśli oglądasz, to mam nadzieję, że to ty, twój, nie? Nie, chyba nie jest napisane, czyje to. Tak czy inaczej, lecimy do następnego newsa i mamy ciekawy model po prostu, o którym chciałem wspomnieć, bo bardzo fajnie wyglądający model. Zerknijmy sobie tutaj na ten filmik i ja to postaram się szybko ściszyć. Postaram się to ściszyć, żeby to się tam leciało w tle jakoś bardzo cichutko. Słuchajcie, dobra, dobra, posłuchajcie zresztą. No, Broodmaster. No, kolesiowi arachnofobia jest obca, pajączków to on się nie boi, ale jedna rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła w tym modelu, to jest to, że pierwszy raz chyba od długiego czasu mamy teksturę od razu nałożoną na płaszczyk. Znaczy, wiemy, dlaczego tutaj jest ona nałożona i bardzo fajnie, że jest tak zrobione. No, ma tam częściowo imitować, że to jest niby pajęczyna. Pewnie gdzieś tam w lore jest zrobione, że to jest gruba utkana pajęczyna, bo widzicie te robaczki i tak dalej, ale mamy teksturę, więc na tym płaszczu jest też ograniczona w tym momencie już ilość rzeczy, którą można zrobić, no bo ma to oznaczać, że to jest koleś, płaszczyk zrobiony z pajęczyny. Koleś tak lubi pająki, że aż sobie zrobił maskę z nich, czy z jakiegoś tam pajączka zrobił sobie maskę. Oryginalnie wyglądający model. Trochę mi się ten tył głowy nie podoba i nie rozumiem, co to miałoby być. No ale okej. Okay. Model wygląda całkiem fajnie. Jest on do gry Warcry oczywiście. No i chyba już jeden z przedostatnich newsów. To mamy Traitor Legions do Adeptus Titanicus. I tutaj nie chciałem mówić nic, czy nie chcę mówić nic o lore, czy co to są za te, za mechy. Natomiast chciałem powiedzieć, że właśnie jest taka książka Traitor Legios, która wyjdzie, wychodzi, jest on the way. Mhm. Czyli wyjdzie niedługo, też mam, cieszę się, bo mam zamówioną, bo tam jest dużo lore. No ale, o czym chciałem powiedzieć? Przede wszystkim mamy bardzo fajny stary art, przedstawiający jakiegoś tam tytana chaosowego. I po prostu chciałem zwrócić uwagę na to, jak to zajebiście wygląda. To jest chyba Johna Blansha po prostu art, tak mi się wydaje. Może niekoniecznie, bo nie jest taki kolor, nie jest w jego kolorach. Ale pamiętacie, że to były czasy, kiedy no, mogło być jeszcze czarno-białe arty. No wygląda mi to trochę na Blanchicu takie. Nie wiem czemu, mam takie wrażenie, że taka niedbałość trochę. Dalej mamy coś, co mi się bardzo spodobało, czyli taki miks zdjęcia z terenami w tle i jakimiś efektami. Bardzo fajnie to wygląda, muszę przyznać, że z odpowiednim jeszcze podświetleniem, jakie zrobili, zanim zrobili ten fotomontaż. Widać, że faktycznie ten pancerz ma oświetlony od dołu. Rewelacyjna sprawa. Jeśli to grafik zrobił w postprocesie, to puf, czapki z głów. A jeśli zrobił to fotograf w procesie tworzenia, to też czapki z głów, no bo fajnie na to wpaść. I myśleć o tym, co zrobi grafik z tym. Dalej tu mamy fajną, starą grafikę po prostu, bo to jest już normalna grafika. To nie jest zdjęcie, chyba. Aczkolwiek naprawdę Forge World ma talent do miksowania tych zdjęć w taki sposób, żeby to wyglądało jak grafika, ale kurczę, zaczynam powątpiewać. To mi się wydaje, że to może być jednak, mogą być trzy zdjęcia, jakiś kolaż, czy cztery zdjęcia właściwie. I to wrzucone wszystko w jedno. Tutaj to samo, nie, no to chyba są zdjęcia. W każdym razie bardzo fajnie te zdjęcia wyglądają, takie miksy zdjęcia i grafiki. I pamiętajcie też, że w najnowszym White Wolfie dostaliście tło do robienia zdjęć. Ja postaram się, jeśli nie zapomnę, zrobić jakiś materiał, jak je wykorzystać, żebyście sobie mogli faktycznie zoptymalizować tą karteczkę tło. No i to wszystko, moi drodzy, co mam dla Was na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i słyszymy się w najbliższym czasie, jak tylko Erho wyjdzie z okopu, otrzepie mundur z błota i będzie gotowy do chwycenia mikrofonu w rękę i nagrywania razem ze mną. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Hej!